i to jest dobry moment, panie i panowie. Przerwę Tomkowi na rzecz, panie i panowie, wyjątkowej osoby, Marcina Wrony, korespondenta Faktów TVN, mieszkającego na stałe od wielu, wielu lat, ale tego się dowiemy za moment w Washington DC, tam gdzie powstało między innymi formacja hardkorowa Bad Brains, ale nie będziemy mówić o punk rocku. Dzień dobry. Cześć, nie będziemy mówić o punk rocku, ale możemy mówić o starym metalu, bo to jest muzyka, której słucham regularnie, a także... Czyżby to był twój koń? Czyżby to był twój koń? Wiesz co, takie formacje jak Black Sabbath, AC/DC, Iron Maiden, to jest piękne, to, na czym się wychowałem, to jest to, czego słucham. Słucham też na przykład Arch Enemy, no proszę, który jest kapelą trochę nowszą, zmienili wokalistkę parę lat temu, którą absolutnie uwielbiam, bo ona potrafi śpiewać wszystkimi rodzajami śpiewu metalowego. Tak jest. Bardzo urozmaicone przez to. A powiedz mi, jak mam okazję, czy słyszałeś już Igora? Igor. Nie, ale posłucham. Każdy szanujący się metalowiec musi mieć na półce. Będziesz lekko rozczarowany, bo to dość mało z metalem, chociaż Francuz ukrywający się pod tym, że pseudonimem, no, tworzy głównie muzykę elektryczną, komputerową, kradnie dźwięki. Prześlij mi koniecznie linka. Oczywiście, obiecuję. Ale zaczęliśmy bardzo dynamicznie w związku z twoim upodobaniem do grania muzyki, oferowania, układania muzyki. No, słynny DJ z Polski. Nie ma co dodać, nie ma co tutaj ujmować i wróćmy do roku 2012, Wrony w Ameryce. To pierwsza pozycja twojego autorstwa, prawda? Bo dzisiaj nieprzypadkowo, już nie ukrywajmy, no, możemy powiedzieć, TVN jest zły tylko dla złych. Ale to takie hasło. Słuchaj, 2012 to faktycznie była pierwsza książka, którą pisałem kompletnie bez przekonania, że wiem, co robię. I okazało się, że ta książka się spodobała. I spodobała się bardzo. No i dlatego też parę lat później powstał pomysł na napisanie książki drugiej, która ukazała się 3 tygodnie temu, książki Wroną po Stanach. Zaraz, czekaj. Ty mówisz o zupełnie absolutnej coś takiego, no fenomenalnego, co wyszło z drukarni, dopiero zostało w introligatorni złożone, sklejone i płynie do nas i będzie pachnieć świeżym drukiem. Słuchaj, pachnie świeżym drukiem. Ja mam jeden egzemplarz, który przywiozłem z Polski w sobotę. Musiałem w Polsce pojawić się w związku z pewnymi problemami rodzinnymi. I przywiozłem jeden egzemplarz, ta książka pachnie i ta książka jest rewelacyjnie wydana. Naprawdę nie miałem pojęcia, jak rozmawiałem z wydawnictwem, że oni szykują takie cudeńko. I ta książka zresztą jest już w księgarniach naszych i w Nowym Jorku i w Chicago do dostania. Kurczę, wygląda fajnie. No to ciężko jest mówić autorowi, ale wiesz co, czekaj, można to zobaczyć w internecie. Wroną po Stanach, Marcin Wrona oraz Maja i Janek. No piękna okładka, gdzieś widzę Wronę, to Wronę Superman. No dobrze, powiedz, czego możemy spodziewać się, ale nie odkrywaj wszystkich kart, zostaw coś w rękawie. O, zdecydowanie zostawię wiele w rękawie, ale powiem tak. Książka jest podzielona na 8 rozdziałów. Każdy rozdział to jest albo stan, albo jakiś region amerykański, który z jakiegoś powodu szczególnie sobie upodobaliśmy i chcielibyśmy tam zamieszkać. Maja i Janek, o których mówiłeś, to są moje dzieci. 17-letnia Maja, prawie 13-letni Janek, który będzie miał urodziny 16 grudnia. I oni też napisali po kilka akapitów do każdego rozdziału. Super. I wiesz, ta lista ulubionych miejsc zaczyna się od Florydy, miejsce drugie Hawaje, miejsce trzecie Patrze,
Nowy Jork. No proszę, no to już obowiązek, teraz nas podszedłeś. Słuchaj, nie spodziewałem się tak szybko, myślałem, że zostawisz coś na koniec rozmowy, a to od razu z grubej rury. Proszę Państwa, no czy wyobrażacie sobie święta Bożego Narodzenia, jeśli te książki dotrą, a to potwierdzę, jeśli Marcin krzyknie, tak są w księgarni na Greenpoincie w Nowym Jorku. Tak są, tak są. No proszę Państwa. No to no nie ma świąt bez wrony, no. Kraczcie tak jak i one. No, dobrze, powiedz, troszeczkę tak, troszeczkę. Co dzieciaki, czym zachwycone, czym oburzone? Czym oburzone albo do czego zniechęcone? Wiesz, ja jestem pełen zachwytów nad Hawajami. Hawaje uwielbiam. Tak. A Maryśka w swoim wpisie, bo Maja to jest tak naprawdę Marysia. Ona na siebie sama tak. mówi Maja od drugiego roku życia, więc wszyscy mówią na nią Maja. Więc ona pisze, nie podzielam zachwytu mojego taty Hawajami. Mi się tam nie podoba, bo jest za gorąco. Na przykład. Mm-hmm. Więc to nie zawsze jest takie samo zdanie na te miejsca, o których mówimy. W każdym rozdziale jest jakiś przepis kulinarny na potrawę, która z jakiegoś powodu nam kojarzy się z danym miejscem i w każdym rozdziale jest też Polak albo przedstawiciel Polonii, który jest z miejscem, o którym piszemy, związany. W przypadku Nowego Jorku, no to jest Omar Sangare, nasz polski aktor, który założył festiwal, stworzył festiwal United Solo, największy na świecie festiwal monodramu, który się odbywa w Nowym Jorku. Pięknie, pięknie, cudownie, cudownie. Teraz powiedz mi taka najbardziej drastyczna, bo ja lubię słuchaj. A momenty były, zapytają mnie się różne osoby, no może nie te akurat, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Ja ci odpowiem tak jak w skeczu, masz. No to dobrze, to dobrze. Czyli stara szkoła jednak, panie i panowie, rocznik 69 ma naprawdę dalej te atuty męskości. Co prawda... Och, co się stało? Proszę Państwa, kabel urwany. Natomiast jest w tej książce kilka historii, no na przykład nasza wyprawa z Jankiem na nurkowanie z płaszczkami na Hawajach, która to wyprawa skończyła się fatalnie. No bo nie mieliśmy pojęcia o tym, że jak człowiek leży na wodzie, unosi się na wodzie z maską i rurką i czeka, jak jedzenie, wiesz, jedzenie. Ale nie, wiesz, czekasz, aż te płaszczki podpłyną i one podpływają, fale tobą ruszają, nagle się okazuje, że choroba morska występuje nie tylko na pokładzie, ale również, kiedy tak leżysz na wodzie. No i dobrze. Się to skończyło fatalnie, no ale to pewnie nie o takie momenty ci chodzi. Nie, to są, słuchaj, dobrze, bo przecież no, byśmy tutaj, słuchaj, naprawdę drżeli jak osiczki ze strachu, gdybyś powiedział, że na przykład gonił was rekin i pobiliście jakieś rekordy, ale to nie ma opowieści ze szczotek, takiego kanciapki ze szczotkami. To sobie darowałeś, prawda? Nie mówiłeś, że jesteś prezydentem Polski tutaj. Nie w tą stronę. Nic nie znajdziemy, tak? Nie. W tą stronę nie. Natomiast jest opowieść na przykład o tym, jak obrażony Janek na Florydzie powędrował przed nami do lasu, bo był na nas ciężko obrażony i nagle wybiega z tego lasu z oczami jak spotki i krzyczy wąż. I udało mi się zrobić zdjęcie tego węża, który sobie przechodził w poprzek przez ścieżkę w lesie. To zdjęcie jest w tej książce Wroną po Stanach. Na szczęście wąż jadowity nie był, ale wszyscy stracha mieliśmy niezłego. Nie, no oczywiście. Jednym słowem gwarantujesz, że absolutnie jest tam zero fikcji, 100% autentyczności, autentycznych przygód, które wydarzyło się rodzinie Wron na przestrzeni jakiego czasu? Na przestrzeni 14 lat, bo tutaj przyjechałem w listopadzie 2006 roku. Przyjechałem na dwuletni kontrakt, no i to takie bardzo rozciągnięte 2 lata się z tego zrobiły. Natomiast jest, i to też jest istotne, i też o tym bym, wiesz, chciał powiedzieć, że jest w tej książce bardzo dużo nas,
to znaczy Polaków mieszkających w Ameryce. No właśnie, no właśnie, chciałem zadać to pytanie, wyprzedziłeś, bo przecież wygląda mniej więcej, że książka jest skierowana głównie do Polaków żyjących w Polsce, którzy mimo doskonałego rządu, mimo zniesienia wiz, no jakoś tak nie przyjechali wszyscy do Ameryki. No wiesz, teraz nie przyjechali, bo no bo się trudno po prostu podróżuje. A tylko ze względów COVID. Z oczywistych względów. Natomiast ja mam dużo, wiesz, reakcji, opinii od naszych rodaków, którzy mieszkają tu, w Stanach Zjednoczonych i którzy już tę książkę przeczytali, bo na przykład można sobie ściągnąć e-booka albo ściągnąć audiobooka, bo też jest taka możliwość. I oni mówią, że mieszkają od lat w Stanach Zjednoczonych. Im się to bardzo podobało, bo dowiedzieli się wielu rzeczy. Ja się starałem upchnąć tam w takiej lekkiej formie trochę informacji historycznych, trochę informacji o fajnych miejscach, trochę informacji o jakichś ciekawych wydarzeniach, żeby to ani nie był przewodnik, ani encyklopedia, ani książka kucharska, tylko takie lekkie czytadełko na wieczór. I wiele wskazuje na to, że trochę się to udało zrobić. No to gratuluję, słuchaj, naprawdę tutaj już rzeczywiście zabrzmiało to bardzo apetycznie dla wszystkich tych, którzy nie wymagają horroru, nie wymagają brutalnej akcji z seksem i z orgią gejowską w Brukseli w tle prawicowych historii, ale właśnie takie życiowe, coś życiowego, czyli coś znajdziemy dla siebie, będąc tutaj, bo co nam może Marcin Wrona podpowiedzieć? Czy są tam jakieś takie podpowiedzi takiego skauta starego, który wie, jak rozpalić ogień, kiedy wszystko mokre dookoła? A żebyś wiedział, że wiem, bo byłem skautem i to byłem skautem bardzo długo. Natomiast, i to jeszcze wiesz, w czasach, w latach 80., kiedy to był taki skauting trochę podziemny, ja pamiętam, że zawsze na 3 maja, 11 listopada służby komunistyczne aresztowały naszych drużynowych i komendanta szczepu, tak na wszelki wypadek. No proszę. Bo my zawsze coś wtedy kombinowaliśmy takiego fajnego. Natomiast, wiesz co, mówiłeś o różnych momentach i tak mi się ta książka teraz otworzyła na stronie 145, gdzie jest zdjęcie pomnika wykonanego na podstawie zdjęcia wykonanego na Times Square, które jest zatytułowane Bezwarunkowa kapitulacja. Pamiętasz pewnie? Oczywiście. Marynarz całujący pielęgniarkę. Legendarne zdjęcie. Druga wojna. Oczywiście przepiękne. Dokładnie. Zdjęcie. Ona tak cudownie wygięta, aż nienaturalna pozycja. Ten marynarz ją trzyma w tych ramionach. To jest bardzo taka dynamiczna scena. Tam jest tyle ekspresji, prawda? I tyle bezwarunkowej kapitulacji. No właśnie, też. Takie. I jest kilka pomników w Stanach Zjednoczonych stworzonych na podstawie tego zdjęcia i jeden z nich znajduje się przy nabrzeżu portowym w San Diego. W Kalifornii. Bardzo fajny to. Tak jest. To prawda. I jest to dobrze wykonane, prawda? No nie są to pomniki przypominające ofiar. Wiesz co, ten pomnik był wykonany ze styropianu bodajże, albo z jakiejś masy, zaczął się rozpadać, rozebrano go i wykonano odlew. Tak. I został ten odlew pomalowany i stoi od paru lat już w tej nowej wersji, no właśnie, wyglądając bardzo fajnie. No właśnie, chciałem dokładnie to sprawdzić, bo jednym, no pamiętam, ale powiedz mi, coś jeszcze takiego konkretnego dla osób, bo czasami nam się wydaje, że żyjemy w Ameryce, ale no nie przemieszczamy się tak dużo i poza granicą stanu Nowy Jork do New Jersey. Powiedz, ile tam możemy znaleźć stanów tak naprawdę w książce? Słuchaj, oprócz tych paru stanów, które zasłużyły dlatego, że je lubimy na osobne rozdziały, jest na przykład taki rozdział, który nazywa się DMV i to wcale nie chodzi o Wydział Komunikacji, tylko chodzi
o to, co jest naszym tri-state area. Tak jak wy macie swoje tri-state area, to my mamy District of Columbia, czyli Waszyngton, Maryland i Virginia. No oczywiście. I to jest Trójmiasto, po prostu Trójmiasto, Trójmiasto. To jest to nasze Trójmiasto, więc jest to Trójmiasto, jest całe flyover country, jest cała Nowa Anglia w jednym rozdziale i zdecydowałem się na takie, wiesz, dość ryzykowne rozwiązanie. Do jednego rozdziału wrzuciłem całe południe. Całe południe od Karoliny Południowej aż gdzieś tam po granicę Teksasu wręcz. Dlatego, że to południe amerykańskie jest naprawdę absolutnie inne od tych miejsc, gdzie ty i ja mieszkamy, tak? Czyli Waszyngton, Nowy Jork, to jest coś kompletnie, kompletnie innego. I no, też mam nadzieję, że się to udało pokazać. Ten rozdział pisałem już, kończyłem pisać latem tego roku i tam i znajdują się kwestie no trochę związane z wydarzeniami z lata tego roku, które przetoczyły się przez całą Amerykę po śmierci George'a Floyda. No przecież to jest jak najbardziej właśnie związane z tą spuścizną po wojnie secesyjnej. Przepraszam Marcinie, zaraz, czyli to jest bardzo świeża pozycja, nie tylko pachnąca drukiem, nie tylko wydawnicza, ale jednak aktualna bardzo, tegoroczna, czyli końcówka książki opowiada o bieżących wydarzeniach dosłownie sprzed kilku tygodni, kilkunastu. Tak, plus uaktualniłem wcześniejsze rozdziały o różne wydarzenia bieżące. Znowu, wiesz, przejdę do Nowego Jorku. Tam znajduje się zdjęcie, które wykonałem na początku lipca, zdjęcie Janka na Times Square. Nigdy wcześniej nie widziałem tak pustego Times Square. Tak. Państwo już się do tego zdążyli pewnie przyzwyczaić. Natomiast jest Janek, jest Times Square i nic więcej. Znaczy nikogo więcej. Tak, no, może tak. I to zdjęcie się dla mnie stało takim trochę symbolem Nowego Jorku w czasach COVID-u. Także tak, to jest zdecydowanie książka pisana teraz wręcz. Byliśmy w Nowym Orleanie pod koniec lipca i też nigdy nie widziałem tak pustej Bourbon Street, tej słynnej Bourbon Street, gdzie przecież alkohol leje się strumieniami, która jest blisko dna piekieł przez tę swoją rozpustę i rozpasanie. Tak. A tymczasem teraz było tam po prostu pusto. Niesamowite, ale takie czasy, słuchaj, takie czasy, że tutaj, gdzie wszystko było legalne i nie było aż tak dużo hipokryzji, no wszystko było legalne, to jakoś tak zamiera, chowa się, a przeniosło się to, zobacz, do Europy Wschodniej, tam, gdzie ortodoksyjność, gdzie zwalczano, słuchaj, gejostwo. Okazuje się, że wszyscy homofobi są po prostu homoseksualistami. Jak to się odwróciło, słuchaj? Przepraszam. Takie dygresyjki małe, bo powiedz mi, czy jest tam polityka? Jak może w twojej książce odpoczywamy od polityki? Uciąłeś to? Buf! Wiesz co, starałem się to uciąć, bo polityka to jest moje życie jako korespondenta telewizji TVN. Natomiast dla mnie ucieczką od polityki są podróże, jest jeżdżenie na motocyklu z moimi przyjaciółmi i bardzo nieudolne granie na gitarze basowej. A tak, ale totalnie nieudolne, bo jestem głuchy jak pień, ale to uwielbiam. Ale widzisz, Beethoven również pod koniec życia był, no i tak pięknie, słuchaj, tworzył te symfonie. Ale on słyszał to. Nie, oczywiście, on to widział. Tak jest, a ja nie. Rozumiem, czyli rodzina ma z tobą ubaw. Ale teraz rodzina powiedz... ma ze mną ubaw, tak. Wiesz, mój syn Janek, i to mnie kompletnie załamało. Kiedyś wziął gitarę basową, jedną z moich dwóch głównych gitar basowych
i po paru godzinach potrafił na niej zagrać więcej niż ja po długich miesiącach nauki, wiesz? Ja wtedy powiedziałem, wiesz co, a idź w cholerę, weź sobie tą gitarę, już nigdy więcej gitary nie wezmę basowej do rąk. No wziąłem dobre, ją, dobre. Ale Jan ma zdecydowany talent. I on gra utwory ze słuchu. On słyszy utwór, bierze gitarę i gra. Natomiast ja się uczę na pamięć i dalej mi to nie wychodzi. Rozumiem cię, ale to wiesz co, no tak bywa. I tutaj no, zostawmy to, może jednak nie wybrałeś dobry gatunek. Tutaj chciałbym cię pocieszyć, bo w punk rocku jest to łatwiejsze, dwa akordy darcie mordy, a ty chcesz te suity metalowe właśnie takie troszeczkę słuchaj. Ale w punk rocku to jest szybkość, szybkość nie jest prosta. Ty nie masz również szybkości? Nie mam również szybkości. Ja jestem, wiesz, taki jak mój motocykl. Rozumiem. Mój motocykl jest stary, wielki, głośny i bardzo wolny. Rozumiem, doskonały motor. Jeszcze przypomnij nam, jaki jest to motor? To jest Yamaha Star, V-Star. To jest taki chopper. To jest taki głośny chopper. Wiesz, pierwszy właściciel, bo ja kupiłem już chyba z trzeciej ręki ten motocykl, założył w nim rury wydechowe Kobry, i te Kobry praktycznie w ogóle nie mają tłumienia, w związku z tym umowa z moimi kumplami jest taka, że jak jedziemy razem, ja jadę zawsze ostatni. Bo oni nie chcą ogłuchnąć. Tak jest, tak jest. No dobrze, powiedz mi oczywiście, opowieści o motorze nie zabrakło w książce. Oj, nie zabrakło i jest tam też zdjęcie przedstawiające tę naszą radosną ekipę. I ja kiedyś zaproponowałem, żebyśmy się nazwali The Effers. Wow. I każdy, komu to mówię, patrzy na mnie z wyrzutem, mówiąc, jakże takie brzydkie słowo. A ja mówię, nie, the foreigners. Bo każdy z nas jest obcokrajowcem. Tak jest. Dwóch Francuzów, jeden Kolumbijczyk, jeden Argentyńczyk i ja, Polak, w tym podstawowym składzie, a czasem jeszcze dołączają jacyś inni nasi koledzy, ale wszyscy jesteśmy obcokrajowcami. To prawda, niesamowite. Przypomniałeś mi Tomasza Imielińskiego, profesora Tomasza Imielińskiego, który ma bardzo, miał przez wiele lat ciężki zespół, grał na basie, słuchaj, i śpiewał, wykładowca Rutgers i śpiewał o tym, że akcent, pytanie w sklepie, skąd pochodzisz? Skąd masz ten akcent? To jest typowa zaczepka rasistowska. Powiedz, koledzy nie mają z tym problemów? Nie, żadnych. My się bo jesteście w gangu! Naszych akcentów. Tak, i my się śmiejemy z naszych akcentów. Francuzi mówią z akcentem francuskim, koledzy z Ameryki Południowej z akcentem hiszpańskim, ja z akcentem polskim. Jest rewelacja, bo na przykład czasem jak się zatrzymujemy na śniadanie albo na lunch podczas takiego wielogodzinnego wypadu i zamawiamy jedzenie, to my doskonale wiemy, co koledzy zamawiają, natomiast czasem kelnerka ma kłopoty ze zrozumieniem. No i to jest fajne, bo my siebie doskonale rozumiemy. To domyślam się, ale mam nadzieję, że też nie spotkało was dyskryminacja, że mamy tylko Freedom Fries, że mamy... i tak dalej. Nie. Jeździ się... Wiesz, powiem ci, że w ogóle brać motocyklowa jest dość otwarta i od razu się rozpoczyna w jakiejś tam knajpie rozmowa na temat maszyn, jakimi jeździmy, na temat tego, czy mieliśmy jakieś wypadki, czy nie, a gdzie jedziemy, a skąd. Czy przypadkiem tak, nie znaliśmy żony wcześniej, przed żony, kolegi? Nie znaliśmy. rozumiem. Marcinie. Stejnie. Marcinie, no brzmi to doskonale, czyli jednym słowem wiele opowieści już tak technicznie, jako drukarz zadam ci pytanie, ile stron, obwoluta miękka? Obwoluta miękka, ale z tak zwanymi skrzydełkami. O, czyli w lepszej cenie. Tak, stron jest 320. Wow, no to proszę Państwa, Marcin Wrona, 320 stron. Jeszcze raz powtórzę, 320
20 stron. Pięknie. I dużo kolorowych zdjęć. Doskonale. Czy może być lepsza reklama, panie i panowie? Jeśli komuś nie odpowiada, TVN jest zły tylko dla złych. Takie hasło wymyśliłem przed Marcinem, przed spotkaniem, a godzinę wcześniej zbieraliśmy, słuchaj, pieniądze i pani powołała się na doskonały materiał z TVN-u właśnie o chorym na zanik mięśni chłopczyku, więc dużo dobra, dużo dobra. Marcin, dziękuję bardzo, bardzo dziękuję i na koniec oczywiście po kłębku, słuchaj, dojdźmy na prowadź. Autentycznie możemy to już znaleźć w księgarniach na Greenpointcie? Tak jest, wczoraj dostałem informację w mediach społecznościowych od jednego z naszych rodaków mieszkających w Nowym Jorku, że znalazł na Greenpointcie i wiem o tym, że też księgarnie nasze polskie wysyłkowe w Stanach Zjednoczonych tę książkę mają i ją wysyłają błyskawicznie. Doskonale. Broną po Stanach. Albo szukamy, słuchaj, czy znajdzie się w internetowych sklepach. Mamy tutaj jeden taki chicagowski, który poleciłbym ci. I to nie jest, proszę państwa, rozmowa poza anteną, tylko bezpośrednio na antenie, bo na tym polega życie żywe, żywe słowo. DNZ, salony książkowe DNZ w Chicago, które współpracują z naszą rozgłośnią macierzystą w Chicago. Tam bym polecał dostarczenie tej książki, która naprawdę zaopatruje całą Amerykę polonijną. Super. Serdecznie dziękuję, Marcinie. Jednym słowem zapewniasz, że nie będzie reklamacji. Nie ma tam miejsca w książce żadnej strony. Reklamacje nie przyjmujesz. Gwarantujesz, że są emocje. Każdy, który lubi odpocząć z książką lub przeczytać ją nawet po długim, długim czasie, po rozbracie, nie miał czasu, bo tyle problemów w tej Ameryce, tyle kłopotów, no właśnie, powiedz mi, odpocznie. Kłopoty to nasza specjalność, ale ta książka gwarantuje odpoczynek i lekki, luźny wieczór. Doskonale, panie i panowie, nic dodać, nic ująć, tylko i wyłącznie wybrać się na zakupy, jeśli nie bezpośrednio, to na pewno wpisać w wyszukiwarkę internetową, a ona nam wszystko podpowie. Wroną po Stanach! Wroną po Stanach jest to obecnie prezent, który powinien znaleźć się pod choinką od Marcina Wrony. Marcinie, serdecznie dziękuję. Marcinie, dziękuję bardzo. Wesołych świąt! Wesołych świąt! Ho, ho, ho! Marcin Wrona, panie i panowie! A my już również żegnamy się serdecznie, ale nie będziemy grać jeszcze kolęd, nie będzie świąt takich typowych utworów świątecznych, tylko zagramy na pożegnanie kilka taktów chociaż. Podzielono świat. Tak jest. Zespół Dab, panie i panowie, zespół Dab, legendarny, słowiański, regałowy. Ja nazywam się Marcin Filipowski, kłaniam się, życzę wam już udanego weekendu. Do usłyszenia w najbliższy wtorek. Trzymajcie się i pamiętajcie, wroną po Stanach.